Hej, tu Eni. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Kombinuję z papierami. I dzisiaj chciałam Wam zaprezentować mój notes, pierwszy jaki miałam okazję robić i zrobiłam go dla siebie. Tak, bo teraz zaczęła się szkoła, przedszkole, no i potrzebuję zapisywać różne ważne rzeczy. I żeby to mieć tak fajnie, zrobiłam sobie takie zakładki w nim, że łatwo właśnie mi będzie szukać i danych notatek, które chcę o danej rzeczy znaleźć. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Prezentuje się on tak. I właściwie z nim wszystko to, co kocham. Bo tak, chciałam, żeby był on taki typowo mój. Taki w moim klimacie typowo, co ja wszystko lubię, żeby zawierało wszystkie elementy. Ale też, żeby nie było przesadnie. I żeby też nie był za bardzo odstający. No bo żeby tam, jak włożę do torebki, nic mi się nie zniszczyło. I tak praktycznie też, żeby dosyć było. No więc tak, ogólnie co tutaj mamy? Na pewno fiolety i róże, czyli moje jedne z ulubionych kolorów. Kwiaty, motywy kwiatowe, które no już jak będziecie oglądać moje filmiki, to będziecie wiedzieć, że kocham, bo non stop o tym wspominam. Wieżę Eiffla, uwielbiam ten motyw. I troszkę taki delikatnie też vintage'owy, bo też bardzo lubię ten styl. No jest taki właśnie kolorowy, dziewczęcy, kobiecy, taki fajny. I co my mamy tutaj na okładce? Na okładce są takie fajne kwiatuszki 3D i do tego motylek też 3D. I one są, słuchajcie, to są naklejki actionowe. Te i te tutaj właśnie. Bardzo fajne są, bardzo mi się podobały. Następnie ten motylek tutaj, który się tak super mieni. To są takie naklejki właśnie też 3D vintage'owe takie. I tak samo w tym stylu jest tutaj ta ozdóbka na kokardce. Ten rowerek w ogóle jest uroczy. Mi się podobają te takie rowerki w takim stylu. O. I właśnie tutaj był ten rowerek, to jest z tych naklejek. Wszystko właśnie z... te naklejki nie, te na Allegro kupowałam, ale reszta jest z... Znajdziecie w Actionie z takich rzeczy, z takich naklejek fajnych. Tekturka, nie pamiętam z jakiej to była firmy, bo ja właśnie na początku, kiedy sobie wszystko odpakowywałam i nie zostawiałam tych, tylko same tekturki do pojemniczka. Wyciągałam, więc nie wiem. Tego Wam nie powiem, ale napisiki znowuż są też z Actiona. Taki właśnie alfabet tam jest. No, takim właśnie tkaninowym, materiałowy ten alfabet jest. Tam są przeróżne wzory. Czarno-białe, też zielone, no różne, różne już wszystkie, które tam są możliwe. Jeżeli chodzi o papiery, no to używałam, sobie znowu drukowałam grafiki z internetu. I to jest dokładnie już, teraz Wam się wyciąłam ten paseczek, jaka to jest strona. Ja jeszcze ją podlinkuję może w opisie, także czy Wam dam się w opisie, tutaj to jest ta. I one tam mają bardzo, bardzo różne jakiekolwiek grafiki byście chcieli, ale też nie wszystkie, bo te sobie szukałam jeszcze na innych stronach, chyba te bardziej takie w stylu vintage. Nie pamiętam, bo ja mnóstwo już tego drukowałam i tak naprawdę nie jak przygotowałam sobie do druku, większość sobie w programie już ucinałam te paseczki, więc nie wiem, które są z tego, które nie. Ale ten fioletowy, który jest też z tyłu, Wam tył pokazuję. O tu. Mamy cały tył i on ma taki fajny wzorek. Tak się w ogóle prezentuje tył. To jest znowuż tego bloczku, z którego ostatnio bardzo często robię, i dokładnie ta strona, czyli też z tego właśnie vintage. I jeżeli chodzi o co też z tymi zakładkami, jeszcze Wam pokażę środek, to mam też taki fajny obrazeczek, też właśnie z wieżą Eiffla, tak wszystko, że pasowały te tasiemki jeszcze. I tu sobie zrobiłam taką właśnie też na jakieś ważne daty czy coś
dodatkowe, będę sobie to zapisywać. I po prostu sobie z kraftowego papieru powycinałam takie zakładeczki, żeby łatwo było wszystko znaleźć. Tu sobie już pisałam. Moje pismo to nie jest jakiś super. Szczerze przyznam, to nie, no nie, 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 dlatego drukuję większość, bo no nie jest zachwycające, ale to dla mnie to sobie mogę takie dać. A komuś jak robię, to dlatego właśnie drukuję, bo jak widzicie, nie mam do tego talentu. Tu naklejki właśnie też są różne, albo elementy do wycięcia na tych zakładkach, albo jakieś właśnie powycinane coś z papieru, albo właśnie naklejki. I tu sobie zrobiłam takie zakładki jak szkoła, czyli wszystko ze szkoły, z zebrań, z przedszkola. To właśnie mi taka dziewczynka pasowała. Potem co sobie jeszcze zrobiłam? Ważne daty, czyli wszystkie zapisy do lekarzy, nie lekarzy, jakieś urodziny czy cokolwiek, no można sobie tutaj wpisywać. Zakupy skrapowe, bo pewnie wy też takie, jak zapisujecie sobie gdzieś, co potrzebujecie kupić, co wam się kończy, taką listę, więc ja zawsze mogę napisać, potem sobie tu wyrwać też, albo po prostu przepisać, zdjęcie zrobić telefonem, jak jadę do sklepu, czy właśnie jak z internetu zamawiam, to wiadomo, biorę zeszyt i wiem, czego szukać. Przygotowania do imprez, bo nie wiem, czy tak też robicie, ale zawsze jak jakiekolwiek imprezy przygotowuję, to sobie rozpisuję, wiadomo, jakie dania, jakie zakupy, co tam będzie, jaka tematyka i tak dalej, i łatwiej mi się wtedy wszystko organizuje. Domowe, czyli różne inne takie notatki z domu, wiadomo, każdy tam sobie coś zapisuje. Jeszcze inne, czyli jakieś, kiedy lecą jakieś tam moje seriale, jakieś tam pomysły właśnie, różne inne po prostu, co tam mam zaplanowane. No i to z tych zakładek to sobie takie zrobiłam. No i z tyłu też mam taką fajną właśnie kieszonkę, jakbym coś chciała jeszcze sobie dodatkowo wsadzić i mieć tak na zewnątrz, żeby już nie szukać gdzieś w pośpiechu, co tam potrzebuję gdzieś zanieść. I tak jeszcze sobie zrobiłam fajne małe tagi. Nie, może gdzieś coś mi się przyda, żeby fajnego pozapisywać. Co to mi nie chce wejść? No, tak więc tak się to prezentuje. I tu jest właśnie też taki fajny papier. No i cóż, no i to jest wszystko. Tak się prezentuje mój notes. Dajcie znać, czy wam się podoba. Mnie bardzo. Akurat teraz mam zebrania, więc mi się przyda w najbliższym właśnie już tygodniu. Dlatego wam tutaj chciałam już nagrać, żeby móc już sobie w nim zapisywać. Także tak się prezentuje. Ja jestem z niego bardzo zadowolona i myślę, że jeszcze nie jeden notes na jakiś prezent. Fajny też właśnie dodatek do prezentu komuś na urodziny, żeby zrobić taki notes, bo to jest szybkie, proste, bo wiadomo, głównie tylko okładkę tutaj. Są też gotowe, wiadomo, środki do jakichś notesów ozdobne. Ja akurat wycięłam sobie zwykłe kartki, bo mi to wystarcza, ale fajny pomysł na zrobienie komuś prezentu, właśnie takiego szybkiego notesu, bo myślę, że to nawet spokojnie można by było zrobić w jeden dzień, góra w dwa, więc u mnie tak to widać. No i cóż, dziękuję kochani za uwagę i zapraszam was do kolejnych filmików. Pa, pa!